Starachowice przechodzą oświetleniową rewolucję. Przy wszystkich zlokalizowanych w mieście drogach, nie tylko gminnych, ale także powiatowych, wojewódzkich i krajowych, tradycyjne lampy zastępowane są energooszczędnymi i generującymi lepszą jakość światła oprawami LED-owymi. Wymiana dotyczy w sumie 4073 sztuk i obejmuje 262 ulice. Wymiana opraw starego typu, opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED. Wymiana słupów oświetleniowych 550 sztuk. Między innymi przy ciągu drogi krajowej, czyli ulica Kielecka, Aleja Niepodległości, ulica Ostrowiecka, ale także przy drodze wojewódzkiej, czyli ulica Radomska, ulica Kaczyńskiej, ulica Bankowa, ulica Armii Krajowej. Tam również prócz opraw oświetlenia ulicznego zostaną wymienione słupy i przy drogach gminnych, czyli Aleja Jana Pawła II, czy drodze powiatowej ulica Hutnicza. Częścią inwestycji jest także wymiana szaf w stacjach transformatorowych oraz zdalnego systemu sterowania oświetleniem. Będą to szafy oświetleniowe wyposażone w kompensację mocy biernej. Wszystkie oprawy oświetleniowe montowane na terenie gminy Starachowice będą oprawami wyposażonymi w programowalne zasilacze. Temperatura barwowa to 4000 kelwinów, temperatura najbardziej optymalna, najbardziej zbliżona do światła dziennego, przez co oddawalność barw jest właściwie idealna. Wraz z zakończeniem inwestycji wykonywane będą tutaj pomiary fotometryczne miernikiem matrycowym, czyli właściwie produktem najnowocześniejszym na rynku. Całość oświetlenia będzie spełniała wymagania normy PNEN 13201. Projekt obejmuje także wymianę wysięgników na linii napowietrznej, bezpieczników na liniach napowietrznych i kablowych oraz przewodów łączących je z odbiornikiem. Wartość prac to niemal 7 milionów złotych. Gmina mogła się podjąć tak kosztownego wyzwania dzięki dofinansowaniu, które pokrywa aż 95% wydatków. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt ten jest realizowany dzięki pozyskanym przez gminę Starachowice środkom zewnętrznym, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego, to jest 85% dotacji, a także 10% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe 5% pochodzi z budżetu gminy. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Starachowicach przełoży się zarówno na poprawę jego jakości, jak i wpłynie na obniżenie wydatków ponoszonych przez gminę na energię elektryczną. Tym samym przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Spodziewane zmniejszenie zużycia prądu wyniesie 1184 MWh w skali roku, a roczny spadek emisji dwutlenku węgla to około 954 tony. Dzięki realizacji tego projektu gmina Starachowice zaoszczędzi na wydatkach bieżących, dlatego że mniej pieniędzy będziemy musieli wydatkować na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania oświetlenia ulicznego, ale także poprawimy jakość powietrza i ilość zanieczyszczeń, która wydobywa się do atmosfery przy produkcji energii, zostanie zmniejszona. Zaplanowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 57% redukcji dwutlenku węgla. Blisko 50% będzie oszczędność, jeżeli chodzi o wydatki na energię elektryczną. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że właściwie z roku na rok widzimy podwyżki prądu. W związku z tym jakby ta wymiana na nowoczesne oprawy LED-owe będzie tak naprawdę skutkowała nie tylko w tym najbliższym roku, tylko tak naprawdę z każdą podwyżką te oszczędności będą coraz większe. W związku z tym miasto będzie oszczędzało z roku na rok. Właściwie całość inwestycji można powiedzieć, że spłaci się w trakcie okresu gwarancyjnego, przez co nie tylko tak naprawdę miasto będzie oszczędzać na wydatkach na energię elektryczną, jak i również na konserwację, ponieważ modernizacja to nie tylko wymiana opraw, ale także przewodów i złącz słupowych, czyli części, które są bardzo mocno wyeksploatowane. W związku z tym jakby tutaj fundusze na konserwację właśnie tych elementów będą znacznie niższe, a przede wszystkim tutaj jakby też jesteśmy gwarantem. W związku z tym myślę, że oszczędności będą znaczące. Poprawi się zdecydowanie bezpieczeństwo na terenie naszego miasta, dlatego że te oprawy będą LED-owe, dużo trwalsze. Ten okres trwałości przewidywany jest na około 20 lat, więc mam nadzieję, że każdy tę zmianę w Starachowicach odczuje.